Michał Kubiak podczas gali FEN 46. Michał, to są twoje rodzinne strony. Zgadza się, mieszkam w Pile od dosyć dawna. Od dosyć dawna, ale urodziłeś się niedaleko, w Bałczu. Urodziłem się w Bałczu, mieszkam w Pile, ale już niedługo przeprowadzam się do Warszawy. Naprawdę? No bo przez długi czas byłeś przecież też w Japonii. Zgadza się, przez ostatnie 7 lat czas japoński dobiegł końca i czas na coś nowego. To czas warszawski teraz będzie, tam też siatkówka? Czas warszawski, jeżeli chodzi o moją prywatną stronę, a zawodową czas pokaże. Okej, okay. To powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o taką rywalizację, już nie na parkiecie, ale w klatce. No bo pierwsza taka gala w Pile, MMA, jeżeli chodzi o tak wielkie wydarzenie, no to co cię tu skłoniło, żeby przyjechać też i znaleźć się dzisiaj na hali, przy ulicy Żeromskiego? Piła chyba jest głodna takich wydarzeń i ja bardzo się cieszę, że takie wydarzenie gości tutaj. Karta wydaje się dobra. Ja sam czekam na walkę Marcina Wójcika, bo jest to człowiek, którego, no człowiek legenda sportu walki w tym mieście i legendy trzeba szanować. Mówił, że 16 lat chyba nie walczył jeszcze w tym mieście, więc po 16 latach powrót na jego ziemię, przy jego kibicach, chociaż ja wiem, że jego kibice jeżdżą, byli w Szczecinie i po całej Polsce, jesteś jednym z nich. Na pewno tak. Oglądałem dużo walki. Czekam na to. A czy ty trenujesz sporty walki? Z racji wykonywanego zawodu nie, ale po zakończeniu kariery mam zamiar nadrobić stracony czas. Kuba Kowalczyk trenował po sezonie, by znalazł się na macie. Widziałam, że właśnie no, ma jeszcze przed sobą sezon siatkarski, ale jednak te sporty walki, kopnięcia, front kicki, wysokie kopnięcia, uderzenia były. Zgadza się. Ja na razie muszę odpuścić, bo skupiam się jeszcze na siatkówce i póki zdrowie jest takie, jakie jest, nie chcę go nadwyrężać sportami walki, a wiem, że chłopaki poświęcają naprawdę dużo, żeby zarobić na chleb, na rodziny i żeby się spełniać zarówno siebie, jak i swoje marzenia. Także cieszę się, że ta gala tutaj jest. Życzę, żeby się nikomu nic nie stało, żeby każdy dojechał do domu w zdrowiu i tyle. A poza Fenem, poza Fight Exclusive Night, czy masz swojego ulubionego fightera? Mam swojego ulubionego fightera w UFC, Conor McGregor, nie będę oryginalny. W KSW mam swojego ulubionego fightera, Marian Ziółkowski. W UFC lubię jeszcze Gamera i mam nadzieję, że będzie się rozwijał tak jak się rozwija i wygrywał wszystkie swoje walki i może w końcu dostanie szansę walki o pas wagi lekkiej. Życzę mu tego z całego serca i mam nadzieję, że kiedyś ten pas UFC przywiezie do Polski. Do tych życzeń się oczywiście dołączam, ale jeszcze zapytam cię na koniec. Ostatnie pytanie. Kuberski czy Wojciechowski? Walka wieczoru. Wojciechowski, czyli teraz będzie nowym mistrzem, bo Kuberski ma pas, Wojciechowski mu go wyrwie. Tak jest moje zdanie oczywiście. Zobaczymy, jak się potoczy. Ja jestem totalnym laikiem. Mam nadzieję, że moja predykcja się sprawdzi. Pierwszy raz na Fight Exclusive Night i jak ci się podoba? Jeszcze raz powtórzę, że Piła potrzebowała takiego wydarzenia i jeżeli... ja bym chciał też podziękować organizatorom, że tutaj się pojawili. Myślę, że inicjatywa przede wszystkim jest bardzo dobra. Ludzie potrzebowali czegoś takiego. Hala jest wypełniona po brzegi, więc myślę, że impreza jest udana. Michał, dziękuję ci bardzo za rozmowę i czekamy w takim razie, aż pojawisz się na macie, założysz rękawice większe lub mniejsze. No chyba tylko to jest kwestia czasu. Jest taka możliwość.